dla każdego sportu. Basia Gołębiowska, TV Reklama, ze mną prezenter Mateusz Szymkowiak, bardzo mi miło. Witaj Basiu, witam Państwa, dobry wieczór. Na wstępie zapytam, co podobało się Tobie najbardziej na dzisiejszym pokazie? Mi się chyba podobała cała koncepcja tego, że Dorota tym razem zaprosiła nas na czerwony dywan, ale nie w sensie dosłownym. Pomimo tego, że wybieg rzeczywiście był czerwony, to tak naprawdę pokazała, że na tym czerwonym dywanie, jeżeli chodzi o modę, królować może wiele kolorów, wiele dodatków, wiele krojów, wiele tkanin i to wszystko mieliśmy. Podobało mi się chyba też to, że dzisiejszy pokaz pokazał, że kolekcje Doroty są dla każdej kobiety. Niezależnie od tego, czy mieszka w Polsce, czy mieszka za granicą, czy jest młoda, czy jest dojrzała, niezależnie od tego, co lubi w modzie, na pewno znajdzie coś dla siebie w kolekcji Doroty Kuźnickiej, bo mieliśmy, uwaga, 38 sylwetek, co jak na polską projektantkę rzadko się zdarza. A jak rozpoczęła się wasza współpraca właśnie z marką Deka? Poznaliśmy się kiedyś z Dorotą na jednym z pokazów mody w Warszawie. Później, kiedy prowadziłem pokaz Miss Polonia i galę Miss Polonia w telewizyjnej dwójce, Dorota była najpierw partnerem, finalistki chodziły w jej kreacjach. Później była taka edycja, gdzie też prowadziłem, a Dorota z kolei była w jury. No i w ten sposób się poznawaliśmy, polubiliśmy się i podczas ostatniej prezentacji kolekcji zostałem zaproszony do prowadzenia pokazu, a teraz zrobiłem to z największą radością po raz drugi. Czyli właśnie pani Dorocie musiał spodobać się sposób prowadzenia przez pana eventu. Nie mam pojęcia, mogę powiedzieć, że bardzo się lubimy też, a to też ma ogromne znaczenie w momencie, tak mi się wydaje, w momencie, kiedy konferencjer wychodzi zapowiada twoją kolekcję, no to wydaje mi się, że ta sympatia, ta sympatia jest ważna i to chyba śmiało mogę powiedzieć, że z Dorotą się rzeczywiście bardzo lubimy, wspieramy, kibicujemy sobie, to nie tylko od święta, ale rzeczywiście wysyłamy sobie różne wiadomości w serwisach społecznościowych. Ja podglądam Dorotę na tych czerwonych dywanach właśnie dzisiejszych tytułowych na całym świecie, bo ona już znacznie wykroczyła poza krajowy rynek modowy i rzeczywiście jeździ ze swoimi kreacjami nie tylko po Europie, ale też Azja i w ogóle świat. Czy można powiedzieć, że to będzie współpraca długofalowa między wami? Ja z największą radością. Naprawdę za każdym razem, kiedy prowadzę pokaz Doroty, to czuję ogromną radość. Dlatego, bo po pierwsze uwielbiam Dorotę, po drugie fajnie prowadzi się rzeczy, do których się jest w pełni przekonanym, a tutaj rzeczywiście tak jest, że to, co zapowiadam, to, co widzę na wybiegu, po prostu podoba mi się jako sztuka, bo moda jest sztuką, nie oszukujmy się, a dodatkowo jest taka bardzo dobra atmosfera. Dorota przyciąga ludzi z fajną energią, I to już zobaczyłem ostatnim razem tutaj w hotelu, kiedy prowadziłem pokaz i tym razem było dokładnie to samo. Ona chce być blisko swoich klientek. Jej klientki są blisko niej. Nawet to, że te klientki pojawiają się w roli modelek, więc to wszystko się miksuje i to jest wszystko fajne. I rzeczywiście dobra energia unosiła się dzisiaj w sali malinowej bydgoskiego słonecznego młynu. Tak, bardzo, bardzo rodzinna atmosfera za każdym razem, jak obserwuję. A czym właśnie wyróżnia się marka Deka na tle innych marek? Myślę, że Dorota jest oryginalna, odważna, ale ona też bardzo wsłuchuje się w to, czego pragną kobiety, ale też jest różnorodna. Ona świetnie dba i to doskonale właśnie wychodzi o każdy detal. Ona bardzo uważa na to, żeby tkanina była jak najlepszej jakości, żeby dodatki były jak najlepszej jakości, żeby to, co projektuje, było takie unikatowe też, żeby kobieta, która zakłada, no niestety Dorota nie projektuje dla mężczyzn, to, co zakłada jeszcze, tak mi się wydaje, chociaż wiem, że jakieś projekty takie pojedyncze kiedyś tam powstawały. Natomiast to, co zakłada jej klientka, jej kobieta, tak się mówi w tym świecie mody, była tak w pełni dopieszczona. I rzeczywiście to jest. Ona spełnia wszystkie te warunki takiego projektanta, który jest dla ludzi. A czy testowałeś już perfumy Doroty Kuźnickiej? Bo jeden zapach jest damski, natomiast drugi wiem, że jest unisex. Tak. Więc... My robiliśmy premierę tych perfum podczas właśnie pokazu pół roku temu, czyli wiosna-lato. Natomiast dzisiaj sobie przypomniałem te zapachy i rzeczywiście i ten damski mi się podoba, natomiast ten uniseksowy podoba mi się na tyle, że chyba właśnie będę go miał u siebie w szafce. A tak zapytam teraz o ciebie. Jakie ty masz plany zawodowe na najbliższy czas? Ja, no generalnie jak to ja, dziennikarstwo, więc zarówno w świecie gwiazd, mam cykl wywiadów z gwiazdami na kanale YouTube'owym i zdecydowanie Państwu polecam. Gdzie możemy cię zobaczyć? Jaki to kanał? To jest kanał Świata Gwiazd na YouTubie, a dodatkowo jestem w programie Dobrego Dnia w TVP3 Warszawa reporterem i pokazuję to wszystko, co ciekawe
ciekawego dzieje się w sferze kultury, lifestyle'u i takich tematów blisko ludzi właśnie w Warszawie, w województwie mazowieckim i w okolicach. No więc także Państwu zdecydowanie polecam. No dodatkowo eventy właśnie, o proszę bardzo, eventy, o nich mowa. Dodatkowo eventy, więc rzeczywiście tego jesienią, zimą jest sporo, co mnie bardzo cieszy, dlatego, bo ja bardzo to lubię robić. A oczywiście teraz wchodzimy do wnętrz, no bo byliśmy do tej pory wakacje na tak zwanych imprezach plenerowych, koncertach, festynach, festiwalach, a teraz wchodzimy do środka, tak jak dzisiaj właśnie na pokazie Doroty. Bardzo się cieszę, a w weekendy, jak zapytasz o to, to po prostu odpoczywam. No i świetnie. Ci, co nie wiedzieli, to już wiedzą, a ja bardzo dziękuję Tobie za wywiad. Bardzo dziękuję i zdecydowanie polecam zwrócenie uwagi na markę Deka. Dorota Kuźnicka. Kłaniam się nisko. Dzięki. Dziękuję serdecznie.